idealny na gorące, słoneczne dni. Ale także jesienią czy zimą przypomni Wam o wakacyjnych wojażach. Taki właśnie jest sernik mango czerwińskiego. Zobaczcie, jak się go robi. Do przygotowania mojego sernika mango potrzebować będę ciasteczek owsianych od Tago. Takie ciasteczka zupełnym przypadkiem są w mojej kuchni. To właśnie z nich zrobimy spód. Spód ciasteczkowy razem z orzechami włoskimi i masłem. Do blendera wrzucę teraz ciasteczka, aby je zblendować na gładką masę. Kiedy ciasteczka się blendują, w międzyczasie już w moim garku rozpuszczę masło. Masło przykładam do garnka, włączam ogień i rozpuszczam, pilnuję, aby się nie przypaliło. Ciasteczka mam już zblendowane, mogę je teraz przełożyć do mojej miski. Pilnuję masło, aby się nie przypaliło. Zależy mi tylko na tym, żeby było rozpuszczone. Ciasteczka idealnie na gładki pył zblendowane, więc mogę je przełożyć do miski. Do spodu dodam jeszcze, oprócz ciasteczek owsianych, uprażony wcześniej i zblendowany orzech włoski. Doda bardzo fajnego aromatu, właśnie takiego orzechowego. Masło mogę już wyłączyć. Nawet do końca go nie rozpuściłem, ponieważ delikatnie mieszając teraz z garnkiem, całość się pięknie mi tutaj właśnie rozpuści. Rozpuszczone masło mogę przelać do moich sypkich produktów i dokładnie wszystko wymieszam, połączę w jedną masę. Ciasteczka mam już idealnie połączone. Mam tu przygotowaną tortownicę, którą wyłożyłem wewnątrz folią ratanową. Polecam Wam taką folię ratanową, ponieważ ona spowoduje, że brzegi ciasta nie mają szans, aby przykleiły się do tortownicy. Można ją kupić w internecie, kosztuje parę groszy, a w cukiernictwie jest naprawdę niezastąpiona. Ciasteczka z orzechami i masłem przekładam na spód tortownicy i dokładnie wyrównam powierzchnię. Do tego ciasta użyję biszkoptów. Biszkoptów, które zrobiły niesamowitą furorę w cieście tiramisu. Mają takie zabawne mordki. Układam dookoła mojej tortownicy, delikatnie wciskając właśnie w masę z ciastek. Dzięki temu uzyskamy lepszą stabilizację. Zresztą zawsze przyjemniej będzie, kiedy ciasto będzie się do mojego gościa uśmiechało. Tak szeroko jak ja. Biszkopty mam już ułożone idealnie w tortownicy. Nie pozostaje mi nic innego, jak schować ciasto do lodówki, aby spód zastygł. Energia, 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 energia! W międzyczasie, kiedy ciasto jest w lodówce, zajmiemy się masą do ciasta. Do mojej miski wlewam około pół litra kremówki. Następnie dodaję łyżeczkę ziaren wanilii. To jest bardzo istotne. I ubiję to śmietanę na bitą. O tak. W międzyczasie, kiedy będę ubijał śmietanę, już namoczę moje listki żelatyny. Do płaskiego naczynia wleję wody, aby przykryły listki i około 3 minut zupełnie wystarczą, aby napęczniały. Listki wkładam teraz do wody. 4 zupełności wystarczą, dociskam i teraz będą nabierać swojej mocy. Wracam do ubijania śmietany. My Słowianie wiemy, jak użyć swego ciała, wiemy, jak natura mnie obdarzyła. Śmietanę mam już ubitą, teraz dodam do niej ser twarogowy, który był kilkukrotnie mielony, taki właśnie jak dajemy do serników. Do tego sera dodam jeszcze za chwilę 2-3 łyżki
cukru pudru. Nie chcę, żeby ten mój sernik był zbyt słodki, więc 4 wystarczą. Ubijam teraz całość na jedną masę. Sernik razem z cukrem pudrem i bitą śmietaną mam już połączone. Teraz zerknę do mojej żelatyny. Już jest gotowa, napęczniała. Stawię garnek na gaz i rozpuszczę delikatnie żelatynę. Należy o tym pamiętać, że żelatyna nie może się zagotować, ponieważ najzwyczajniej w świecie straci swoje właściwości. Delikatnie na bardzo mały ogień wstawiłem teraz żelatynę. Ona mi się rozpuszcza. Na chwilę mogę na bok odstawić moją masę sernikową, ponieważ to brudne naczynie zaraz mi się przyda. Do niego przełożę teraz 4-5 łyżek masy, a następnie do niej dodam żelatynę. Dlaczego to robię? Pewnie się zastanawiacie. Ano dlatego, aby nie zrobiły mi się grudki w mojej masie i żeby delikatnie i bardzo łatwo połączyła się żelatyna z całością. Można powiedzieć, że ją tak hartuję właśnie tutaj. Mam już ją rozpuszczoną, nie doprowadziłem do wrzenia, tylko już się podgrzałem, więc przelewam do mojej masy twarogowej. Dokładnie mieszam. Mogę wyłączyć już moją płytę, nie będzie mi na razie potrzebna. Dokładnie mieszam to, co mam w miseczce. Dzięki temu żelatyna się hartuje, nie powstają grudki, a masa, kiedy dodam z małej miski do dużej, będzie aksamitna i delikatna. Już mogę przelać z małej miseczki do dużej. Dokładnie wszystko. Jeszcze chwilę będę ubijał mikserem, aby połączyły się obie masy. Sprawdzę teraz, co słychać w mojej lodówce. Spód ciasta mam już idealnie zastygnięty, jest bardzo zimny, więc postawię go tutaj. I teraz delikatnie wyleję kilka łyżek pire z świeżego mango. Co to spowoduje? To, że po przekrojeniu ciasta to mango wypłynie nam na talerz. Da nam niesamowite... Co Kuba daje Ci mango? Da Wam bardzo wiele radości, a przede wszystkim zaskoczy Waszych gości, że może być sernik z płynnym musem mango. I teraz właśnie na niego przełożę moją masę serową. Delikatnie, aby nie połączyła się masa z musem z mango. Jednak zależy mi na tym, aby były dwie zupełnie niezależne warstwy. Taka cisza, skupienie. Szymek nakłada masę serową. Coś się dzieje. Jejeje. Ciasto włożę teraz do lodówki. W tym czasie zajmiemy się galaretką z mango. Galaretka z mango. Mango należy do owoców takich samych jak ananas. Czyli tak naprawdę po dodaniu jego musu czy kawałków do żelatyny, ona nie ma prawa zastygnąć. Ale jest na to bardzo prosty patent. Na przykład możemy, tak jak ja w tej chwili, zagotować pire z mango, a następnie dodać właśnie żelatynę. Ja już tutaj 6 płatków żelatyny namoczę, aby napęczniały. Następnie ją rozpuszczę i taką właśnie gorącą, rozpuszczoną dodam do mojego pire z mango. Żelatyna się rozpuszcza. Co jeszcze mógłbym dodać? Pomyślałem, że bardzo fajnie skontrastuje całą galaretkę limonka. Mam taką limonkę. Tak się... Niemcy mnie biją! Tak się właśnie składa, że taką limonkę mam u siebie w kuchni. Delikatnie ją wymasuję, aby skórka oddała cały sok właśnie do mojej limonki. Połowę limonki zgniatam. Drugą też za chwilę zgniotę i dokładnie wymieszam cały mus z mango. Pamiętajcie, że mus musi się zagotować, inaczej galaretka nigdy Wam nie zastygnie. Mus delikatnie przemieszam, aby mango połączyło się z limonką i czekam, aż się zagotuje, aż będą takie bąbelki na jego wierzchu. Zobaczcie, właśnie tak musi bulgotać nasze pire z mango z limonką, aby pozbyć się wszelkich składników, które uniemożliwią nam stężenie galaretki.
mango mam już zagotowane. W drugim garku podgrzałem żelatynę. Gorącą żelatynę dodaję do gorącego musu z mango. Dokładnie wymieszam, aby składniki połączyły się i odstawiam do schłodzenia. Galaretka musi być zimna, zanim wylejemy ją na sernik. Sernik wyjąłem już z lodówki, zdążył stężeć, więc nie pozostało mi nic innego, jak zimną galaretkę wylać na wierzch. To będzie taka korona, która ukoronoruje. I tak cię nikt nie słucha. Delikatnie przelewam zimną galaretkę na wierzch ciasta, niech pokryje całość. Galaretkę mam już na moim serniku, teraz chowam do lodówki. Jak długo? Najlepiej na całą noc. Ale tak naprawdę ciasto będzie gotowe, kiedy galaretka będzie już zastygnięta. Sernik mam już gotowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda, a jego tafla jest żółciutka. Żółciutka, bo mango jest żółte. Jest to jak płótno, na którym mogę wszystko namalować. Pomyślałem, że użyję zielonej farby, czyli listków mięty i delikatnie właśnie udekoruję teraz całość listkami mięty. Sernik mam już udekorowany. Dla mnie wygląda niesamowicie. Minimalizm, a zarazem elegancja. Sprawdźmy, jak smakuje. Ukroję kawałek. Czuję już spód chrupki od ciasteczek. Wygląda niesamowicie. Widzę, jak mus pomału wypływa. Zawsze najgorzej jest ukroić pierwszy kawałek. Moim zdaniem wygląda doskonale, bardzo apetycznie. Spróbujmy. I galaretka mango. Delikatny posmak serowy, sernikowy, który genialnie przełamuje kwaskowość mango, do tego ciasteczka, które chrupią, oraz delikatny biszkopt. Mogę wszystko zjeść? W końcu mój program. Zobaczcie, jak delikatnie wypływa mus mango, który jeszcze bardziej podkręca smak. A miałem nie jeść po 10. Naprawdę, kochani. Ja uważam, że ten sernik to jest hit tego lata. To jest jedno z najlepszych ciast. Najlepsza jest beza. Po bezie, które stworzyłem. Jest po prostu genialny. Jeżeli ten przepis przypadł Wam do gustu, a jestem przekonany o tym, że to będzie jeden z najlepszych serników w życiu, jakie jedliście, dajcie mi łapkę w górę, dajcie suba, udostępnijcie ten film. Będzie mi bardzo miło. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!